Cześć, przyszedł czas, by w końcu omówić ostatnią wydaną płytę Chivasa noszącą tytuł Deadcore i w sumie to jest spoko. Mimo że to krążek, który mi osobiście siadł chyba najmniej ze wszystkich jego ostatnich wydań, to zupełnie to nie powinno dziwić, bo to najmniej rapowa płyta Chivasa w jego karierze. Tak naprawdę jak wcześniej był to rap naszpikowany rockowo-metalowymi wstawkami, tak teraz jest to kompletnie na odwrót, a Deadcore to nie rap płyta, tylko posiadająca jego elementy. Już po kilku minutach słuchania albumu da się zauważyć, że gość po prostu to ma, a w takim klimacie czuje się jak ryba w wodzie. Deadcore to w pewnym sensie wyjście ze strefy komfortu i po dwóch wydaniach muzyka, którą docelowo od zawsze chciał robić Chivas. Niebezpieczna, nastawiona na łatwe hity, które szybko się sprzedadzą, a zupełnie coś innego pomimo braku popularności takiego odłamu w Polsce. Całość jest bardzo mocną inspiracją od Bring Me The Horizon, brytyjskiego zespołu wykonującego muzykę rockową. I tu też ja mam z tym mały problem, bo o ile lubię inspiracji, zupełnie nie przeszkadza mi to, gdy ktoś bardzo mocno przekłada jakiś styl, którym się jara na Polskę, tak tu wiele elementów Chivas uważa, że mógłby sobie po prostu darować. Mam na myśli głównie całą otoczkę. Inspiracja w numerach jest czymś normalnym i nawet nie przeszkadza mi podobne brzmienie czy wartości przekazywane w tekstach. Problemem dla mnie jest to, że momentami to wygląda jak brytyjski zespół, ale po roku w Rosji. Chociażby płyta Chivasa ma bardzo podobne logo, co jeden z brandów zespołu, wstępy na koncertach są praktycznie takie same, czy traki nazywane w podobny sposób. Inspiracja czysto muzyczna jest fajna, przeciera nowe szlaki, tu jednak Chivas również inspiruje się całym ich movementem. Spokojnie, daleko mi jednak do tego, żeby nazywać to kopią, po prostu do mnie osobiście to nie przemawia i dużo bardziej wolę, jak ktoś swój styl tworzy i kreuje od samego początku sam. Pomimo tego wszystkiego, ja sam osobiście czerpię sporą frajdę ze słuchania tego albumu. Nie jest to taka płyta, jak Nauczyłem się przeklinać czy Młody Satan. Tam jednak tych rapowych elementów było znacznie więcej, ale to sprawia, że aktualny krążek po prostu bardziej się wyróżnia. Płyta brzmi inaczej, jest wiele oryginalnych patentów, ale trzeba ten klimat po prostu lubić, bo nie jest to muzyka dla każdego, szczególnie w uniwersum rapowym. Ta płyta wcale nie jest świeża. Ale będzie się zaraz działo. Moim zdaniem Chivas nie tyle co wydał świeżą płytę, co po prostu zrobił ją w kompletnie innym gatunku. Nie można jej zestawiać jakkolwiek z rapem i też sam autor prawdopodobnie nie miał takiego zamiaru. Przecież wielokrotnie twierdził, że tak w zasadzie to nie wie co robi na rapowej scenie, bo to zupełnie inna muza. Deadcore owszem może być świeży, ale jak na muzykę Chivasa, bo jest to po prostu coś nowego. Nie na rapowym podwórku, bo to po prostu ciężko już nazywać rapem. Płyta, którą najprawdopodobniej inspirował się Chivasior najbardziej, wyszła w 2015 roku. To czy jest to świeże, trzeba by było zapytać ludzi zajaranych rockiem czy metalem w Polsce, a nie fanów polskiego rapu. I broń Boże to żaden przytyk w jego stronę. Powiedziałbym, że to nawet wielki props, bo trzeba mieć jaja ze stali, żeby mając świadomość jakich masz słuchaczy wydawać tak eksperymentalny album w zupełnie innym gatunku, ryzykując tak naprawdę wszystko co do teraz budowałeś. Tym większy staje się sukces tej płyty, bo przecież została ona przyjęta prześwietnie. Ze wszystkich dotychczasowych albumów wydanych przez Chivasa właśnie na Deadcore czuję największą charyzmę i taką pewność poczucia muzy. Nie wiem czy to kwestia doświadczenia, czy może jakieś moje odklejki, całkiem jest spora na to szansa, ale mam wrażenie, że to wszystko jest takie mocno naturalne, niewymuszone i to po prostu fajnie płynie. Wszystkie single wydane przed premierą tego albumu są inne. Każdy jeden track to praktycznie inne brzmienie, a mimo to słuchając później tego albumu, zupełnie to nie przeszkadza i tam fajnie układa się to wszystko jak puzzle. Jednym z największych atutów Deadcore'a jest właśnie ta integralna część. Całość. Wszystko fajnie się zazębia i czuć, że to po prostu jeden fajnie scalony projekt. Chivas eksperymentuje formą, ale nie eksperymentuje ilością tracków. Płyta jest bardzo krótka, przypomina wręcz jakąś ciutkę dłuższą epkę, a nie zwykłe LP. Widać mocne postaranko z nastawieniem na jakość, a nie ilość. I to też bardzo mocno mi siada, bo ile było w przeszłości takich płyt, że miało sporo bezbarwnych tracków i tak naprawdę połowę albumu można byłoby wyrzucić do kosza, bo numery brzmiały jak odrzuty tylko po to, by przedłużyć krążek i zbić hajs na streamingach. Zupełnie mnie nie dziwi taka postawa Chivasa, bo on od zawsze miał nastawienie na jakość i ogólnie w jego całej karierze te wszystkie numery są cholernie równe i ciężko znaleźć coś, co mocno odbiegałoby na minus. Jak w typowo rockowej muzyce jest tutaj bardzo dużo miejsca na samo tło, po prostu na fragmenty bez tekstu, albo tylko z pojedynczymi słowami czy wersami. Często mam wrażenie, że niektóre wstawki są po to, by tylko podkolorować album, a nie faktycznie mocno nimi trafić do słuchacza i to też jest fajne, taka specyfika tej muzyki. Produkcje też są super, nie ma się co tutaj nad tym dodatkowo rozwodzić, bo pewnie każdy doskonale o tym wcześniej wiedział, że Chivas jako producent na tym polu po prostu musi dowieść. Dużo oryginalności i sporo bitów robionych przez samego autora. Totalnie poryło mi głowę jak zobaczyłem to, że to on odpowiada za bit do Opium, brzmi to kosmicznie i to tylko potwierdza, że Chivasowi zdecydowanie bliżej do takiej muzyki niż do rapu. Te jego rapowe bity często były po prostu średnie, ani dobre, ani jakoś giga złe. Rockowo-metalowe zawsze stoją na kosmicznym poziomie. Gdybym gościa nie znał, to w życiu nie powiedziałbym, że jest on uważany za rapera, chociaż w sumie kto teraz nie w Polsce nie jest, prawda? Ja jestem fagata.
Tekstowo to chyba najbardziej dojrzała płyta Chivasa i w końcu zaczął więcej gadać o swoim życiu. W zasadzie to może wcześniej też to robił, ale nigdy wyraźnie to do mnie nie docierało. Wciąż ciężko przedrzeć się przez niektóre linijki i naprawdę powinien nad tym popracować, bo wszystko tam jest perfekcyjne, tylko jeszcze te teksty. Są wersy, gdzie trzeba włączyć wręcz mózg i udawać, że się tego nie słyszy, no ale teksty nigdy nie były mocną stroną Chivasa. Nigdy nie był on liryczną topką i tak uważam, że dużo więcej powiedział względem poprzednich płyt, choć tu też są zdania podzielone i niektórzy nawet uważają, że to najgorsza lirycznie płyta w jego całej dyskografii. Mi osobiście nie podobają się najbardziej te powroty do starych projektów, jak chociażby nawiązanie do Bartka, czy przewijający się motyl w kilku trackach tego albumu. No ileż już można. Z jednej strony fajnie, że tworzy wokół siebie jakieś tam uniwersum, ale z drugiej po prostu to już trochę nudzi. Ja lubię, jak artyści po każdym krążku stawiają na jego końcu kropkę, a nowa płyta jest już zupełnie inna tekstowo. Nie chodzi mi o to, że ma się teraz wyprzeć jakiegokolwiek wracania do starych albumów. Jest po prostu tego za dużo. Album otwiera Death Note. Idealny track na otwarcie płyty, bardzo mocno wchodzi i wyraźnie zaznacza, jaka ona będzie. Dodatkowo wszystko okraszone bardzo fajnym klipem. Nowy Batman to track dużo bardziej starym stylu, do jakiego nas przyzwyczaił, więcej rapowania i bardzo podoba mi się płynne przejście do Starlinka, gdzie słuchając płyty w całości można odnieść wrażenie, jakby był to jeden długi numer z Beat Switchem. Starlink to chyba najgorszy numer z całego albumu, co też widać po jego początkowym odbiorze. Nie będę się nad nim długo rozwodził. Kolejny numer to Nienawidzę Warszawy z BDOS-em 2115, pełna ksywka. Chivas dowiózł ten track, a Bedi poleciał bardzo fajnie, gdzie da się odczuć klimat z jakichś jego starszych mixtape'ów, czy z Aby Śmierć Miała Znaczenie. Jem Zimnego Tosta z tych nowych tracków to jeden z lepszych numerów. Fajny track pod potencjalnie przyszły hit. Zaczyna się melodyjną zwrotką, a na refrenie przemienia się w całkiem inny, dużo brudniejszy track. Druga zwrotka kompletnie kozak, za cały numer muzycznie odpowiada tylko Chivas, także kolejne propsy za tak fajnie rozkminioną produkcję. Kolejny track to Opium, no i brzmi to potężnie, a znowu odpowiada za to sam Chivas. Tu jeden z tych momentów, gdzie widać, że gość naprawdę bardzo mocno to czuje. Szczególnie siadła mi końcówka tego numeru, która tylko zaznaczyła kierunek, w którym to wszystko idzie. Numer z White'em 2115 mnie osobiście zawiódł, bo chłopaki zawsze w tym duecie robili kozackie numery, a tu po prostu wypadło to bardzo słabo. O ile Chivas jeszcze nawet fajnie wypadł, tak ta zwrotka White'a taka moim zdaniem mocno od niechcenia, dodatkowo jakoś tak dziwnie napisana. W Zabiłem Motyla pojedyncze linijki przeszkadzają mi w całościowym odbiorze, ale generalnie na plus, w końcu mogliśmy dowiedzieć się ciutko o życiu Chivasa. Jeden z moich ulubionych tracków tego wydawnictwa zamyka tą płytę. To chyba Chivas, którego najbardziej lubię, ale dobrze, że tylko jeden track w takim stylu, bo byłoby to na dalszą metę po prostu za nudne. Daje mi to mocny vibe prewki na płytę z poprzedniego albumu, dodatkowo fajnie jest to poskładane tekstowo. Chivas opowiada w tym numerze o swoim alter ego, młodym Satanie, a w zasadzie bardziej o zaburzeniu borderline. Fajnie akustyczny, bardzo przyjemny numer. Chivasowi aż tak nie chciał przedłużać się sztucznie tej płyty, że album domyka minutowy instrumental, który fajnie klamrą zamyka cały krążek. Płyta mi osobiście siedzi bardzo, ale jak mówiłem wcześniej, nie jest dla mnie to już rap. To jednak tylko i wyłącznie otwiera kolejne drzwi dla Chivasa i sprawia, że jego sukces jest tym większy. Community wokół jego osoby nie jest nim przez modną muzykę, a przez jego muzykę. Otwiera to wiele możliwości i myślę, że za kilka lat, jeśli nic tu się nie posypie, to Chivas będzie jednym z niewielu artystów wywodzących się z rapowego brzmienia, którzy utrzymają, a może nawet zwiększą swoją pozycję. Kolejnym krokiem po potencjalnym odejściu z Google pewnie będzie założenie swojej wytwórni w takim klimacie i promocja tego mocno garażowego brzmienia, która w ostatnim czasie w Polsce ma się dużo gorzej. Konsekwentna praca ciągle będzie trafiać do swoich bardzo oddanych fanów, których po prostu taka muzyka jara. A że nie ma wśród artystów młodego pokolenia wiele takich osobistości jak Chivas, to na pewno wokół siebie stworzy jeden z najsilniejszych movementów w kraju. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca, jeśli ten wam się spodobał, serdecznie zapraszam was na film o Maliku, do następnego i siemano!